Pani Stanisława rozpoczyna bardzo intensywną działalność. Ja tutaj tylko zestawiłam nazwy instytucji, z którymi bardzo silnie współdziałała. Jest to okres współpracy z tymi instytucjami między 1909 a 1947, pomniejszych, gdzie tylko kilkakrotnie z nimi współpracowała, tutaj nie wymieniałam. Zwrócę uwagę na jej aktywność jako nauczycielki, o której nie będę więcej mówiła. W Instytucie Muzycznym w Krakowie obejmuje, jest, możemy powiedzieć, rekomendowana przez Umlau. Natomiast po wojnie prawdopodobnie do tej szkoły umuzykalniającej zostaje wprowadzona przez być może Józefa Reissa, ale to mówię być może. Przejdźmy teraz do jeszcze jednej sfery działalności pani Stanisławy. Działalność w salonie muzycznym, który prowadziła, co jest pewne, od lutego 1916 roku do stycznia 1947 roku, czyli mniej więcej rok przed sierpnią, prawdopodobnie ten salon przestał działać, mimo tego, że ona jeszcze publicznie występowała. No i obejmuje to też jej ważną działalność w okresie wojny. Te wiadomości pochodzą ze zachowanego sztambucha Stanisławy Abłamowicz-Mejerowej, którego niektóre elementy z tego sztambucha po raz pierwszy ujawnił Stanisław Lachowicz, pisząc taką małe opracowanie Muzyka w okupowanym Krakowie. A ten sztambuch został udostępniony mu przez Krzysztofa Mejera. Daty, które podałam, czyli pierwszy wpis 20 lutego 16 roku i ostatni 27 styczeń 1947 roku, zresztą ten ostatni wpis to jest wpis Józefa Reissa, pochodzą, posiadam te informacje dzięki uprzejmości Krzysztofa Mejera. A zatem widzimy aktywność w przestrzeni publicznej i w przestrzeni prywatnej. I oczywiście też w tym sztambuchu znajdujemy wiele nazw wybitnych światowych pianistów, którzy ten salon odwiedzali. Repertuar i artyści, z którymi współpracował. Występowała jako pianistka solistka nie tak często i tutaj znów tylko przykłady tego repertuaru, żeby dać Państwu wyobrażenie. Rzadko też występowała z orkiestrą. Jeden przykład, 5 koncertu Esdur miała również koncert fortepianowy c-moll w swoim repertuarze. Natomiast niezwykle bujna była jej aktywność jako osoby, która ilustrowała różnego rodzaju wykłady, odczyty o muzyce. Na przykład posiadała w swoim repertuarze wszystkie symfonie Beethovena w wersji w transkrypcji Lista albo na dwa fortepiany. Wtedy z Marią Klossmann często występowała, niekiedy ze Stanisławem Lipskim, też dosyć zapoznanym, a bardzo ważnym działaczem, pianistą, nauczycielem, świetnym akompaniatorem. I to jest ten repertuar solistyczny. Przykładu repertuaru kameralnego oraz przykłady pewnego uznania dla niej jako pianistki, które wyrażają się w dedykacjach utworów fortepianowych jej dedykowanych, na przykład utworu Bolesława Walewskiego, improwizacja właśnie jej dedykowanego. Różne utwory na skrzypce i fortepian miała również takie jak wiolonczela z fortepianem i nawet altówka z fortepianem. Tutaj przykłady tego pierwszego typu z wymienionych.
I wreszcie nieprawdopodobnie duży repertuar muzyki kameralnej od triado, kwintetu. Też nie jest to cały repertuar. Nie wymieniam tutaj takich utworów, których nie jestem pewna, czy faktycznie grała, albo nazwisko kompozytora i tytuł utworu nie zgadza się ze znanymi nam spisami twórczości. Nie mówię to o twórczości kompozytorów polskich XIX wieku, gdzie wiadomo, że bardzo duża część utworów kameralnych zaginęła albo nie została jeszcze dotychczas przez nas odnaleziona i ujawniona, ale mówię o repertuarze światowym. I znów przykład muzyków, skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów, którzy z nią współpracowali. Znajdą tutaj Państwo zarówno artystów, którzy byli, byśmy powiedzieli, znani tylko lokalnie w Krakowie, ale również takich, którzy koncertowali w trakcie wojny w jej salonie, jak na przykład Leszek Izmajłow, później działający wieloletni pierwszy skrzypek Filharmonii Krakowskiej. Na jubileuszu w tamtym roku był jeszcze uczestnikiem tego jubileuszu. Również mamy tutaj nauczycieli gry na skrzypcach, którzy potem działali w Wyższej Szkole Muzycznej i w Krakowie, i w Warszawie.